Aaron będzie nosił imiona synów Izraela na napierśniku sądu na swoim sercu, gdy będzie wchodził do miejsca świętego, aby przed obliczem Pana stale o nich pamiętać. Druga księga Mojżeszowa, 28 rozdział, 29 werset. Napierśnik najwyższego kapłana. Bóg powiedział do Faraona: pozwól tedy wyjść stąd mojemu synowi, aby mógł oddawać mi cześć. Druga Mojżeszowa, 4 rozdział, 23 werset. Po 10 plagach Izrael został uwolniony z niewoli egipskiej, aby mógł służyć Panu. Jednak gdy już zostali uwolnieni z niewoli i szli przez pustynię, okazało się, że nie są w stanie mu służyć. Mimo że trzykrotnie powiedzieli: wszystko, co Pan powiedział, uczynimy, całkowicie zawiedli. Historia Kościoła pokazuje jeszcze większe niepowodzenie. My, wierzący w Chrystusa, otrzymaliśmy Świętego Ducha Bożego, który pozwala nam służyć Bogu. Jednak poselstwo do Laodycei pokazuje Pana na zewnątrz, odrzuconego w dniach, w których obecnie żyjemy. Objawienie 3 rozdział 14 do 21 wersetu. Kiedy jednak rozważamy dzisiejszy fragment Słowa Bożego, poznajemy wspaniałą prawdę. Niezależnie od stanu ludu Bożego, niezależnie od ich niepowodzeń, ich imiona były nieustannie przed Bogiem, wyryte na dwóch kamiennych pamiątkowych na ramionach arcykapłana. Wyryte na dwóch kamieniach pamiątkowych na ramionach arcykapłana. I tak będzie nosił Aaron ich imiona na swoich dwóch ramionach dla pamięci przed Jahwe. Druga Księga Mojżeszowa, 28:12. Ich imiona były również wypisane na 12 drogich kamieniach w napierśniku nad jego sercem. Czy może być bezpieczniejsze i bardziej intymne miejsce? Pomimo niepowodzeń ludu, Bóg chciał, aby przypominano mu te imiona, choć nigdy kosztem jego praw. Były one przechowywane na napierśniku sądu. Tak, lud często zawodził. Nawet Mojżesz, najłagodniejszy człowiek na ziemi, przekroczył Boże przykazanie. Kiedy najwyższy kapłan wchodził do miejsca świętego, imiona te były wnoszone do Bożej obecności jako nieustanna pamiątka. W ten sam sposób Pan Jezus Chrystus, nasz wielki arcykapłan, zasiada po prawicy Boga i tam nas reprezentuje. Stamtąd On nas wzmacnia i dostarcza nam potrzebnych środków, abyśmy mogli iść dalej w naszej pustynnej podróży. Aaron będzie nosił imiona synów Izraela na napierśniku sądu na swoim sercu, gdy będzie wchodził do miejsca świętego, aby przed obliczem Pana stale o nich pamiętać. Druga Księga Mojżeszowa, 28.